Witam, Kasia Kachowska. Dzisiaj sobie przeleczymy rodziny. I tak, na sam początek zapraszam do komentowania, subskrybowania. I tak, co do subskrybowania. 65% widzów nie subskrybuje, także zapraszam do subskrypcji tego kanału. Więcej subskrypcji, więcej komentarzy, większa ilość oceniania negatywnego, pozytywnego. Będzie mnie motywowała do lepszych tych filmików. Dzisiaj jakość tego filmu będzie gorsza. Nagrywamy w nocy. Jest godzina 10 dokładnie. I tak, no, jesteśmy po wyleczeniu. Zaraz zobaczymy, ile spadnie za jeszcze pół godzinki tych warroza. Także komentujcie, subskrybujcie, subskrybujecie, motywujecie. Witam, Pasie Kachowska. Mamy dzisiaj 6 sierpnia. Jest problem ze silnymi rodzinami z tego względu, że siedzą na dworze. No i musimy je trochę dymem. Potem je dość mocno uszczelnić. Widzimy te słabsze rodziny. Fajnie weszły. Ja tak doszczelniam gniazda. Dzielnice mam otwarte, bo akurat myłem je, żeby widzieć, ile spadło tej varroa. I no i odmimy je dzisiaj apiwarolem i zobaczymy, jak to. Widzimy, pszczółki dosyć się chętnie chowają. Możemy im trochę pomóc zerwać te łańcuszki, co zrobiły. A nie palcem, bo mamy wieczór. Nas pewnie nie jedna urządliła, a raczej chciałaby urządlić. Tam jak zostanie kilka pszczół, to się nic złego nie stanie. Gorzej jak dostanie tam. I tak, może krótko, jak ja to robię. Tu widzimy, au, tabletka spadła. I ja używam takik. Kładę to, leczko doklepuję. Ta siateczka po prostu jest no, ogrodnicza, taka 0,5 na krety do kwiatów cebulowych, ale też dla ptaków, na wojlery używają, na klatki, żywołapki dla szczurów, myszy. Nie no, myszy może przesadziłem, ale dla szczurów. Kurczę, no patrzcie, jak to jest zapakowane. I tak, nie trzeba kupować specjalnego tego. 3 data, kurde, tak. 3 data apiwarolu ma znaczenie, no. Ja wam powiem, rok temu dymiłem apiwarolem, który miał 1,5 roku po terminie. I efekt był tak jak po apiwarolu w terminie, czyli różnicy nie ma. Nie wziąłem sobie też oczywiście lód lampy, więc spróbuję to zapałkiem rozpalić. Tabletka się pali, trochę dymu ucieka, ale to tylko trochę. No i tak każdą rodzinę dymie. Nie wdychajcie tego, to nie jest zdrowe. No i tak siateczki dociąłem. Także następną. Widzimy się za równy kwadransik. Tabletki spalone, ciężkie powietrze, wszystko się kisi, cały ten dym. Bardzo dobrze, bo jeśli nie ruszy się wiatr, to będzie działanie, można powiedzieć, dłuższe. Słyszymy pszczoły. No i co, no jak dymicie, no to zakrywajcie chociaż te maseczkami jakimiś, byle nie jednorazowymi. 24 po był odmiony ten ul, mamy godzinę 30:41, czyli jeszcze chwilka, tu sobie kapniemy. Mam odmionych parę rodzin, gdzie nie ma w ogóle czerwiu w żadnym stanie, w stadium larwy i jajka, raczej jajka, bo matki były wypuszczone 4 dni temu i po prostu jeszcze się nie zdążyły rozczerwić. Takie ciemno, nic nie będzie widać na pewno. O, będziemy trawkę kamerować.
No, Rosja jest nie masakryczna. No i co? Strasznie mnie pogryzły komary, nie pszczoły. Pszczoły tam chyba no, 2 żądła dostałem. No jak na tą godzinę na takie wariackie papiery, że tak powiem, to wszystko to dobry wynik, mało pszczół pogryzło. No komary są bardzo dokuczliwe. Siedzę cały czas w kapeluszu, że powiem wam, ze względu właśnie na te komary, nie gryzą tak w twarz i można to jakoś znieść. No jestem ciekawy, ile spadnie tych sztuk. No liczę poniżej, po kwadransie zobaczę, tak. No a dopiero jutro, jak przyjadę z pracy, to powiem wam, ile tych sztuk warroa spadło, albo wstanę wcześniej rano i zobaczę o 5. No wszystko się okaże za chwilę, także robię cięcie jeszcze raz. Witam, widzimy się ponownie. Widzimy się po 42 minutach. Zobaczymy, ile przez 42 minuty spadło. No. Jest już więcej. Ja widzę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 sztuki warrozy w rodzinie, gdzie jest czerw Włoszka. No, Włoszce to nie będzie widać, ale widzę, że jest ponad 20 sztuk na oko. Czyli średnie porażenie. Rodzina, która bezczerwiowo, to mało tej warrozy jest. Następna, tu widzimy, też jest bardzo mało tej warrozy. No tych już nie weźmiemy. Ostatnio, o Jezu, jakiś ślimak obrzydliwy, dotknął go. Tu też nie ma zbyt wiele tej warrozy. Sprawdzimy parę rodzin tam. Czyli średnio po godzinie, po 40 tak 40 sztuk. Zobaczymy, jutro rano pójdę, nakręcę coś i wam wrzucę to. Może coś w trakcie jazdy nagram. Tu jest rodzina, coś tak słabo rozwija i nie widzę tego dużo tej warrozy. O, są te robaczki. Tu jest około 7 sztuk. I takie musiałem zaganiać do ula i gorsze nawet, że tak powiem. Tu no ta też około 25 będzie. No i rekordzistka z zeszłym roku ma najmniej. Dobrze, widzimy się w następnej części. Witam, widzimy się dnia następnego. Sprawdzimy, ile sztuk warrozy spadło. W rodzinie, gdzie było, nie było czerwiu, poniżej 20 sztuk. Tu już patrzyłem, też jest mało. Zobaczymy, jak w dalszych. Tu będzie koło 50-70. Włoszka też między 50-70. Agresywne, że tak powiem. Nie jest dużo. Widzimy się dalej. Oblocik robią. Ciekawe, jak ta rodzinka. O dziwo, bardzo mało. Myślałem, że będzie więcej. Przerwało mi. Myślałem, że będzie więcej. Zobaczymy, jak ta. Patrzcie się, no też nie ma warrozy. Prawie w ogóle.
No i tu też by policzył na palcach, czyli średnia ilość spadniętego roztocza na pasie cen to jest poniżej 50. Najwięcej miała tamta rodzina. Reszta no to tak miernie. Znaczy, miernie, nie miernie. No wszystko porównywalnie. Te silne rodziny mają też tak, jak ta. Ta jest na przykład bardzo silna, fajna rodzina. No i widzicie, tych roztoczy tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. No, 13, czyli zaokrągle do 20. W rodzinie obok też jest bardzo mało. Tu jest koło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, koło 50 maksymalnie. Czyli to nie jest dużo na cały sezon. Nie były leczone w trakcie sezonu. Patrzcie, się zatkaliśmy dziurę i już ją wygryzły. To nie jest dużo. Nie ma się co obawiać, że będzie jakiś problem z tą warrozą. Ilość warrozy jest bardzo, bardzo niewielka. Dlaczego tak może być, że ilość tej warrozy jest taka mała? No jest to spowodowane na pewno kilkoma czynnikami. Pierwszym czynnikiem jest to duży okres nielotny w trakcie sezonu, prawie 2 miesiące. No to 2 miesiące to robi, że tak powiem, robotę. Nie latały, nie nosiły tej, to co było, nie miało czasu się rozmnażać na tyle, bo to wychodziła jedna generacja, dwie. W okolicy też została usunięta parę lat temu pasieka, że tak powiem, gdzie była głównym czynnikiem tej warrozy. No i odkąd tamta pasieka została zlikwidowana u tego dziadka, problem z warrozą praktycznie zanikł. Kwitnie nawłoć, pszczoły niektóre latają, niektóre mniej, pyłek coś tam od czasu do czasu. No są karmione, nie będę mówił, że nie. Dostają dość dużo, bo po 2 litry pierwsze dwa karmienia są, potem już po pół litry dostają co 3 dni. Dlaczego po 2 litry pierwsze dwa? No dlatego, że wybrany jest całkowicie miód i tego zapasu nie ma wcale w ulu. No a jak jest zapas, jest czerwienie, jest dużo tego, no to matka chętniej składa i się rozwijają do zimowli po prostu lepiej. Co jeszcze może mam? Zobaczymy, czy pobrały. Czy nie pobrały? No jedną ręką to statywu nie chce mi się odpalać, że tak powiem. Pobrały. Teraz można wziąć i zrobić taki myk, żeby one sobie to wszystko wylizały. Wyczyszczą nam tą miskę. Ja 7 misek zabieram dzisiaj i jadę na... W sumie to jutro, dziś nie jadę. Jadę na drugą pasiekę karmić tam. No także nie ma jakiegoś wielkiego tego. Jeszcze może zobaczę tą rodzinę, to też jest silna. O, jak pszczoły leżały, złe były. No widzimy pyłek. I tu w tej rodzinie nawet nie ma 10. No, także patrzcie, jak się pięknie one się chyba oblatują, przynajmniej tak to wygląda. Ruch dopiero będzie za tydzień, dwa, jak zakwitnie nawłoć, tak naprawdę, że tak powiem. No i myślałem, że będzie gorsze. Byłem tu rano, nagrywałem z tamtej rodziny, ale nie wyszło to za fajnie, taka szarówka i kamera źle uchwyciła. To zajrzałem do jednej rodziny, jak widziałem tyle tych roztocz, to myślałem, że będzie tragedia. No ale nie ma w ogóle tragedii. Jest super, bym powiedział, jak na cały sezon tylko tyle tych roztoczy, to
To jest bajka. O dziwo, rodziny, które są bezczerwiowe, prawie nie mają tego. Z krótkich względów, no... Warroza pewnie czuła, że nie ma tego. Czerwiu nie ma co. No i po prostu wyleciały z ula, czyli... Może to być też fajna, ekologiczna metoda. Ja to przetestuję w przyszłym roku. Na pozbywanie się warrozy, czyli po prostu... Przed zwiezieniem będziemy zamykali pszczoły i w teorii warroza ma zniknąć. No i w praktyce myślałem, że tamte 5 rodzin będzie największe porażenie, a jest najmniejsze. No. Pszczoły na przegorzanie, widzę, sobie siedzą. Ogólnie dziś taka sielaneczka, już prace na pasiece zanikają. Jakiekolwiek, można powiedzieć. Minimalizujemy pracę. Już przegląd co 2 tygodnie wystarczy. Teraz jutro będę robił przegląd, potem 2 tygodnie spokoju myślę i dopiero jak będą dostawały paski, zostanie ten przegląd robiony. No i 20 albo nie, 20 za wcześnie. 25 zacznę zakarmiać na zimę. Wyreguluję we wszystkich godzinach siłę. No i co? Jak wyregulujemy siłę? No to karmimy i koniec sezonu, tak definitywny. Nacisio, koniec sezonu już jest, już szykujemy się na sezon 2021, czyli można powiedzieć, że wczoraj zacząłem nowy sezon, z tego względu, że pszczoły szykuję na wiosnę, na wczesny pożytek. Ale to jeszcze pogadamy, także ja się z wami żegnam. Pasie Kachowska, no komentujcie, subskrybujcie. Im więcej subskrypcji, więcej komentarzy, więcej lajków pod filmami, pozytywnych i negatywnych, motywacja to dla mnie jest do następnych filmów. Na pewno będzie jakoś się poprawiała z każdym filmem. No i tak, no czekamy po prostu na następny rok, na chwilę obecną. Także ja się z wami żegnam.